Cześć! Cześć! Tu Kinga i Agata. I po prostu podcast. I w tym odcinku przenosimy się do świata literek, papieru, okładek miękkich i twardych i ogólnie preferencji czytelniczych i właśnie o czytaniu będziemy Wam opowiadać. Zostańcie z nami! Dzisiaj opowiem Wam o czytaniu książek. Taki starodawny temat, już w ogóle nikt tego nie robi w tym kraju, w ogóle na świecie. No i sobie o tym opowiemy. Agato, pierwsze pytanie, czy Ty czytasz książki, a może nie czytasz, nie idę z Tobą do łóżka, czy coś? No to ja odpowiem na pierwsze i na drugie pytanie osobno. Po pierwsze, czytam książki, ale czytam ich mniej niż bym chciała. Mhm. I to jest zawsze takie coś, co mi doskwiera. I tutaj, a nie, może do sposobów i jakichś takich super trików to na końcu, ale właśnie przywołałaś kwestię, nie czytasz, nie idę stąd do łóżka i tak dalej. Widzimy to, że mam wrażenie, że czytanie jest tak strasznie mitologizowane, mhm. jak żadna inna czynność. Nie widziałam nigdzie na Facebooku akcji, nie oglądasz filmów, nie idę z tobą do łóżka. Nie wiem, mm-hmm. nie chodzisz do teatru, nie robisz czegokolwiek? O, a to byłoby dobre, bo teatr jest jeszcze bardziej zapomnianą czynnością. Opera, wyobraź sobie. Nie chodzisz do opery, nie idę z tobą do łóżka. Jestem dziewicą na zawsze. No sobie to w drugą stronę może działać, że wiesz, właśnie można, to jest taki Tinder dla bardzo wysokokulturalnych ludzi. Aha, okej, okay, no dobra. No, ale wracając do kwestii tej strasznej mitologizacji, jest jakby do pewnego momentu swojego życia tak, klikałam, oczywiście lubię to, oczywiście jasne, super, trzeba czytać, jednocześnie wiedząc jakby jaką mam liczbę książek w danym roku na koncie i nie wiem, lajkowania takich akcji ona się nie zmieniła, tylko zmienia się z różnych innych powodów, mhm. ale chodzi mi o to, że jakby to jest takie strasznie snobistyczne, jak teraz bym powiedziała, mimo wszystko. I jakby jasne, uważam za troszkę dziwną sytuację, że znaczy, po pierwsze, musimy przyjąć na potrzeby tej rozmowy pewien model i ten model zakłada, że wszyscy ludzie w mniejszym lub większym stopniu lubią czytać. Ja wiem, że tak nie jest, ale chodzi mi o model Dobra. Na potrzeby tej rozmowy. Okay. No i w momencie, kiedy wiemy, że ktoś lubi czytać i czyta na przykład jedną książkę na rok, no to faktycznie zastanawiałabym się nad tym, jak bardzo, nie wiem, wygląda życie tego człowieka, że jakby jedna książka na 12 miesięcy, 52 tygodnie i tak dalej, że jakby da się to rozbić na pewno takie kawałeczki mniejsze. No ale właśnie to jest takie, no tak jak mówię, no dlaczego akurat uwzięliśmy się na te książki? Zwłaszcza, że, no i to są takie wiesz, później pytania, czy lepiej na przykład jak ktoś czyta, nie wiem, 20 książek rocznie, ale tych 20 książek to będą harlekiny z kiosku po prostu. Mhm. Czy jak ktoś, nie wiem, przeczyta 5 książek, ale będzie to na przykład, nie wiem, literatura klasyczna. Mhm. I albo jak ktoś przeczyta po prostu potom. No dokładnie, się zaweźmie. Więc to jest takie jakby straszne wartościowanie czynności, mhm. które mimo wszystko powinna ludziom przede wszystkim sprawiać przyjemność, mhm. przynosić im wiedzę i też dawać jakby pewnego rodzaju, to mam wrażenie, że ten motyw często się tu pojawia, ale ten taki inny świat, do którego można na chwilę wyjść z własnego. Jasne, jak najbardziej. Ja kiedyś dużo więcej czytałam niż teraz, nie ukrywam tego. I trochę za tym tęsknię i teraz jakby znowu mam taki moment, w którym wróciłam do czytania i naprawdę uwielbiam to robić, tylko trzeba sobie po prostu znaleźć na to czas. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś czyta jedną książkę rocznie, to po prostu może mieć bardzo intensywną pracę, może być najzwyczajniej się zmęczony, może mieć dziecko i już tak jakby jest mnóstwo powodów, dla których nie znajduje tego czasu na czytanie, bo po prostu woli sobie odpocząć i nie wiem, patrzeć w sufit. Natomiast uważam też, że czytanie wiele daje odbiorcy czytającemu, no bo to już wspominałaś, prawda? Daje pewnego rodzaju wiedzę o świecie, daje pewnego rodzaju budowanie kreatywności, więc myślę, że jest bardzo wartościowe, ale z drugiej strony uważam też, że znam, bo kiedyś mi się tak wydawało, powiem szczerze, że jeżeli jakieś osoby nie czytają książek, to że właśnie są, no może nie, że mniej wartościowe, ale takie, że coś tracą w swoim życiu, po prostu. Że właśnie nie przeżywają tych historii, albo że no może nie mają tak pobudzonej wyobraźni, a im bardziej
w las, im bardziej w życie, tym wydaje mi się, że to nie do końca ma aż takie duże znaczenie. W sensie znam osoby, które nie lubią akurat tej formy przekazu, po prostu czytają może krótsze teksty, po prostu jakieś artykuły, albo komiksy, albo po prostu wolą oglądać filmy. Wydaje mi się to jak najbardziej okej. Też poprzez inne media można poszerzać swoją wiedzę, można budować kreatywność. Po prostu chyba chodzi o tą formę spędzania wolnego czasu. Czy komuś to odpowiada i czerpie z tego przyjemność, czy nie? Nie wiem, czy ty też tak masz, ale ja na przykład, tak jak bardzo wiele rzeczy w życiu u mnie, przychodzą pewnymi takimi, nie wiem, okresami, takimi falami. Ja mam coś takiego, mam czasami taki moment, kiedy dane medium, tajniki backstage'u, wracając, że mam taki okres w swoim życiu, kiedy dane medium jakby nie odpowiadam jako bodziec. I wiem, że to strasznie zawile brzmi, ale chodzi mi o to, że mam takie momenty, że na przykład potrafię przez pół roku naprawdę obejrzeć jeden albo wcale w ogóle na przykład nie oglądać żadnych seriali. Mhm. Albo obejrzeć, nie wiem, trzy filmy na krzyż, ale na przykład będzie to moment, kiedy będę czytała więcej książek. Albo w drugą stronę będę miała taki moment, kiedy nie będę umiała usiąść do książek, bo nie jakoś nie będę umiała trafić tego sposobu przekazu. Mhm. Czasami też tak mam z muzyką. Z muzyką akurat najrzadziej, bo ona mi gdzieś tam towarzyszy zawsze, tylko jakby w różnej formie i tak dalej, ale też bywają takie momenty, że potrafię, wiesz, nie zaglądać do Spotify przez ileś czasu, mimo że to jest jedna z najbardziej po prostu ulubionych przeze mnie rzeczy. Mhm. Więc jakby myślę, że to też wpływa, że to jakby znowu trzeba zrobić trochę krok wstecz i spojrzeć na szerszy obraz. Okej, też w tym miesiącu czy w tym kwartale przeczytałeś x książek, no to jakby spójrz, ile ich przeczytałeś na przykład w ciągu roku całego, tak? Bo może to jest wyjątkowo dobry czytelniczy rok dla ciebie w porównaniu z innymi, tylko ten kwartał też, no nie wiem, jest jakiś gorszy, więc jakby to moim zdaniem też jest taki powód. Mm-hmm. Ale też jest inna kwestia, którą chciałam tu poruszyć, czyli to, że jakby żyjemy w takich czasach, kiedy słowa uwolniły się od papieru. Mhm. Czyli tak jak powiedziałaś o konsumpcji treści, które nie są książkami, ale mimo wszystko no jakby są tekstem. No i właśnie to jest coś takiego znamienitego w dzisiejszych czasach, że ktoś może nie przeczytać, nie wiem, żadnej książki, ale przeczytać bardzo mnóstwo tekstu jednocześnie w ciągu roku. No i poza tym pojawienie się e-booków, audiobooków, znaczy w zasadzie to nie są aż takie nowe rzeczy w sumie, więc to jest dla mnie ciekawe, że wciąż w sumie natykam gdzieś tam takie dyskusje. Bo to jest jeden z moich ulubionych tematów. No. To są tematy takie w stylu rozprawka dla gimnazjalisty, maksymalnie dla licealisty, czyli czy e-booki zabiją książki. Nikt nie myśli o tym, że najważniejsze jest to, żeby te historie i chęć opowiadania historii przetrwała w ludziach. Tylko skupia się tak bardzo na tym, czy ta historia będzie spisana na papierze, czy na ekranie wyświetli się komuś, czy zostanie opowiedziana, a moim zdaniem to jest jakby rzecz totalnie wtórna. Ja nie wiem, jakie to masz do tego podejście. Znaczy ja uważam, że nic nie zastąpi zapachu książki, szczególnie starej, takiej wiecie, opuszczonej z ostatniej półki w bibliotece. Albo dorwanej gdzieś w jakimś antykwariacie. I ja czerpię ogromną właśnie przyjemność z tego, że dla mnie czytanie książki to jest tak, że właśnie jej dotyk, jej zapach i och, uwielbiam to. No i też no niestety nadal we mnie jest taka chęć posiadania, w sensie takim, że mam sporo książek i nie umiem się z nimi rozstawać. I to jest trudne dla mnie, aczkolwiek no cóż, uczę się tego. Uczę się powoli tego, że niektóre książki po prostu można sprzedać, można oddać komuś, że są tak zwane półki do przeczytania i one najprawdopodobniej już nigdy, czy po prostu promil z nich zostanie jednak przeczytany przez Was, bo albo czy ktoś jest czymś zainteresowany i sięga po to od razu, albo to jest po prostu zapomniane. Także tak to wygląda, aczkolwiek uważam, że te nowe środki przekazu tak naprawdę, czy audiobooki, czy e-booki, no to jest ciekawa alternatywa po prostu dla mnie, a nawet nie wiem, czy można o tym mówić jako alternatywie, w sensie wydaje mi się, że to jest po prostu trochę coś innego, tylko też no właśnie forma opowiadania historii. Ja nie mam żadnego czytnika e-booków, więc no powiem szczerze, że tych e-booków przeczytałam dosyć mało, ze względu na to, że no właśnie siedzenie przed ekranem jakimkolwiek, czy to telefonu, czy laptopa,
jest jednak dosyć uciążliwe dla oczu, bardziej na przykład niż czytanie papierowej książki, więc to nie jest moja ulubiona forma spędzania czasu, aczkolwiek pewnie gdybym miała czytnik, to pewnie chętniej bym do tego sięgała, ale natomiast zakochałam się w audiobookach i powiem to otwarcie, to się chyba stało trochę dzięki Tobie, ponieważ zakochałam się w audiobookach, szczególnie tych o Wiedźminie, ze względu na to, że to są takie też wyjątkowe audiobooki, bo czytane przez ponad 40 aktorów, gdzie są też nagrane dźwięki i człowiek się tak w to wciąga po prostu, że no to jest dla mnie alternatywa do filmu, w sensie kiedy słucham tego audiobooka, po prostu no, wszystkie te obrazy widzę przed oczami, także super, bardzo lubię. No, to zgadzam się z Tobą w zupełności. Możemy, myślę, polecić serdecznie. Tak. Bo jeżeli ktoś właśnie jest nieprzekonany do audiobooków, to żeby go przekonać, to trzeba dobrze zacząć. I myślę, że to jest dobry taki tak. początek. Bo naprawdę jakby czasami się trafi na no, miernej jakości audiobook. Jakby umówmy się, że gdzieś tam jednak no, nie zawsze tak. to jest tak dobre, jak chcielibyśmy. Ale to możemy z czystym sercem polecić. Tak. Ale jeszcze jedna rzecz właśnie w kontekście audiobooków i w kontekście e-booków i braku czasu też. Dla mnie to jest na przykład taki coś, co pozwala właśnie jakby więcej książek skonsumować, tak to nazwijmy, w jakichś takich momentach. No bo najprostsza rzecz, tak? Nie wiem, książka 500 stron, wydanie w twardej okładce, no nie jest czymś, co chciałabym codziennie nosić w torebce ze sobą. Po prostu odpadłoby mi ramię. Ale lekki, smukły czytnik e-booków jak najbardziej, który pomieści o wiele więcej. Więc jakby to jest dla mnie taka szansa na to, żeby przeczytać książkę tam, gdzie nie chciałabym się jej po prostu wziąć. I jakby dla mnie to było wielkie zbawienie w czasach kursowania pociągiem dwa razy w tygodniu w tak zwane nazot i azot. I gdzie... O, i to jest najgorszy moment, to jest ten, kiedy zostajecie na przykład 20 stron z jednej książki i masz już kolejną i nie chcesz się ciągnąć ich obu, ale chcesz najpierw dokończyć tą, ale wiesz, że jak weźmiesz tylko tą, to zostajesz bez książki, jak weźmiesz tylko tą, to bez sensu, bo przynajmniej ja lubię czytać jedną książkę jakby jednocześnie, nie kilka, więc czytnik e-booków w tym momencie jest świetnym rozwiązaniem, jakby nie ma żadnego problemu. No i też przez to, że jest mniejszy i bardziej poręczny niż książka, to na przykład zdarzało mi się rzadko, ale jednak nie wiem, wchodziłam do tramwaju, miałam nadzieję sobie gdzieś tam usiąść, okazało się, że jest jednak zajęty, tylko nie w jakimś ekstremalnym tłoku, no ale gdzieś tam sobie z boku wygodnie się oprzeć, stanąć i po prostu jechać, czytać książkę. Zdarzyło mi się to parę razy dosłownie, ale jednak. No a z audiobookami to już zupełnie nie ma problemu, po prostu wystarczą jakiekolwiek źródło odtwarzania w dzisiejszych czasach, to smartfon, no i słuchawki i po prostu tyle, nieważne co robicie, możecie zmywać, sprzątać, leżeć na kanapie, jechać autobusem, cokolwiek, a historie same wam się tłaczają do głowy. Tak, aczkolwiek uważam, że ja tak mam, że na przykład właśnie nie mogę robić zbyt intensywnych czynności podczas słuchania audiobooka, ponieważ na przykład, bo ja się lubię skupiać jednak na tym, co słucham, szczególnie, że na przykład kiedyś słuchałam biografii Steve'a Jobsa, więc bardzo chciałam dowiedzieć się pewnych rzeczy. Kiedy człowiek się wyłączył na przykład szurując dany talerz, to potem mówię, kurde, nie pamiętam skąd się to wzięło, muszę jednak wrócić do tego, więc można wykonywać inne czynności, ale to też nie mogą być jakieś takie, które zajmą Wam myślenie na przykład i słuchanie. Więc talerze nie mogą być zbyt brudne. Ja jeszcze chciałam wrócić do tego, że powiedziałaś o tym tak naprawdę, ile książek przeczytałaś w ciągu roku, że to jest tam jakieś powiedzmy, no taki wyznacznik dla samego siebie oczywiście, nie dlatego, żeby chwalić się na fejsie, czy po to, żeby porównywać się z innymi, ale dla samego siebie moim zdaniem taka wiedza jest bardzo ważna. No jaka to, jak to robisz? Czy zapisujesz sobie na papierze, czy co? Znaczy, zawsze miałam wizję, jeżeli kiedyś rozmawialiśmy na temat kalendarzy, notesów i tak dalej, no to pewnie widzieliście piękne strony z jakichś bullet journali, które tam wypełnione, jakieś rysunki książek, to nie jest mój styl. Ja się mogę zdobyć co najwyżej na jedną kartkę w notesie, gdzie to notuję, ale i tak jestem leniwa, więc robię pewne rzeczy półautomatycznie. No i tutaj przychodzą z pomocą dwa serwisy, polskie Lubimy Czytać i zagraniczny odpowiednik Goodreads, a w sumie powinna powiedzieć na odwrót, bo z tego co wiem Goodreads było wcześniej.
No i to jest coś, co bardzo lubię pod kątem narzędzi, dzięki temu, że sobie uzupełniam tą swoją wirtualną biblioteczkę, jakby widzę, ile przeczytałam, kiedy mogę też wrócić do jakichś książek, bo no nie wiem, czy pamiętałabym na przykład, co przeczytałam 3 lata temu, a co było, nie wiem, w jakiś sposób ciekawe jednak. No, więc to jest taki sposób, który mogę polecić bardzo, bardzo serdecznie, tak więc jest taki mały kajet alert. Tak. I ty powiedziałeś właśnie jeszcze o liczbie książek jako o wyznaczniku. Na Goodreads jest coś takiego, że można sobie na początku roku ustawić właśnie limit, który chce się osiągnąć. Super. I tak jakby wyświetlają ci się takie powiadomienia, że na przykład brawo Kingo, jesteś już w połowie swojego celu, owe tak dalej. Albo najgorsze, jak cię wysyłają, na przykład jest już listopad, a ty nie przeczytałeś jeszcze żadnej książki. Oho, do końca roku, jeszcze tylko miesiąc, a ty miałeś założenie 52. Dajesz. Więc to jest trochę wtedy smutne. Okej. No, ja też bardzo lubię, lubimy czytać. I też moim zdaniem to jest ciekawa inspiracja też na przyszłe książki po prostu, że gdzieś tam jest jakiś tam system poleceń i tak dalej, także bardzo, bardzo polecamy. To jest moment, który przypomniał mi się, że chciałam o tym powiedzieć. Chciałam zrobić takie małe sprostowanie, a w sumie wyjaśnienie, no bo... Ja od pewnego momentu w swoim życiu bardzo dużo zaczęłam czytać po angielsku. W sensie przez dużo nie mam na myśli jakby faktycznej liczby książek, tylko proporcje jakby czytanych książek ogółu, który czytam. I na początku mam wrażenie, że ludzie tak strasznie myśleli, że ja robię to, nie wiem, z jakiegoś snobizmu właśnie dziwnie pojętego, że ha, ja będę czytać po angielsku, jest taki plebs, to czyta po polsku, ale właśnie tak nie jest. I do czytania po angielsku skłoniło mnie na przykład właśnie to, że kupiłam sobie czytnik, czy kupiłam sobie Kindla, no to na Amazonie mogłam sobie kupować o wiele taniej książki, które chciałam przeczytać po angielsku, niż polsku, bo albo zanim się doczekała tłumaczenia. I stąd też na przykład bierze się to, że jakby korzystam i z Lubimy Czytać, i z Goodreads, bo część książek, które czytam, nie są w ogóle w bazie Lubimy Czytać, bo nie są jeszcze przetłumaczone i wiadomo. No, więc tak chciałam o tym powiedzieć, bo myślę, że to jest też dość ciekawe w sensie, bo ja mam na przykład taki problem, znaczy to nie jest jakiś realny problem, tylko takie coś ciekawego, co zauważam, że na przykład przychodzę do Kingi i mówię: Kingo, słuchaj, miesiąc temu czytałam taką super książkę, zapomniałam cię o niej opowiedzieć. I streszczam jakby Kindze tą część tej książki i mówię, no i na przykład chcę sprawdzić jakąś jedną rzecz, którą zapomniałam, albo nie wiem, upewnić się co do autora, cokolwiek. Właśnie biorę Kindle do ręki, otwieram i okazuje się, że ja przeczytałam tą książkę po angielsku, a ją zapamiętałam po polsku, w sensie jakby... To jest takie dziwne coś, z czego nie wiem jakoś profesjonalnie wyjaśnić, ale to jest po prostu tak, że pamiętam jakby po polsku, że ja to czytałam po polsku, o czym wchodzę, no nie, to nie jest po polsku, więc taka ciekawostka ode mnie. To jest rzeczywiście ciekawe. Ja jeszcze tak chciałam nawiązać do tego, że już trochę wspomniałam, że no były takie czasy, w których czytało się więcej po prostu. Kiedyś ktoś to narzucał, tak? Były lektury w szkole. Aczkolwiek, kurczę, ja uważam, że z lekturami coś jest nie tak. W sensie, ja na przykład w ciągu roku potrafiłam nie przeczytać iluś lektur, nie będę to wymieniać. Po prostu no, nie umiałam ich przejść po prostu przez nie. Ale potrafiłam przeczytać 3 inne książki w tym czasie, więc to nie było tak, że nie czytałam książek, tylko po prostu te konkretne wybrane przez ministerstwo mi nie odpowiadały. No i cóż, wydaje mi się, że to też jest naturalne, jakiś tam bieg rzeczy, że człowiek z biegiem czasu ma coraz mniej tego wolnego czasu właśnie dla siebie, bo ma coraz więcej obowiązków. No ale też właśnie chciałam się cofnąć do takich czasów trochę licealnych. Opowiedzieć o tym, co ty sądzisz o lekturach. No i czy jest jeszcze coś, za czym tęsknisz pod kątem właśnie książek? Nie tęsknię za większością lektur, muszę to przyznać. Moja tęsknota do lektur to chyba jest tęsknota do lektur z czasów podstawówki, bo im dalej, tym gorzej. W sensie jakby na palcach jednej ręki mogłabym policzyć lektury, które myślę sobie, że kurde, super, że przeczytałam tę książkę, bo po prostu nam się podobała. Jakby mam też grono książek, które cieszę się, że przeczytałam, bo uważam, że są, nie wiem, ważne z punktu widzenia kultury i tak dalej. Też tak. Ale no, nie do końca mogłyby podejść, tak? Ale to też jest jakby jakaś kwestia gustu. Ale jest jedna rzecz, której mi brakuje. I jako absolwentki klasy humanistycznej z rozszerzonym polskim spędzałyśmy nad tym naprawdę sporo czasu, swojego czasu, czyli analizowanie wierszy i obcowanie z poezją. Tak. Bo ja nie jestem takim szczególnym czytelnikiem poezji, w sensie
Poza, właśnie z momentem wyjścia ze szkoły jakby przestałam czytać poezję, bo w sumie nie wiem czemu. To jest właśnie dobre pytanie, czemu. A jednak gdzieś tam taki trochę czasami jednak wymuszony kontakt był z perspektywy czasu czymś uważam dobrym i czymś, za czym tęsknię, czymś, co zmuszało człowieka do refleksji na zupełnie inne tematy niż o Jezu, czy trzeba zrobić zakupy i posprzątać, tylko po prostu rozmowy na temat, nie wiem, jakichś ideałów, wartości. No to nie jest często, to nie jest coś, co się często zdarza w takim codziennym, dorosłym życiu. Ja mam podobne przemyślenia, co prawda czasami, bardzo rzadko, ale zdarza mi się jednak czytać jakieś wiersze, ale powiedzmy sobie to szczerze, że poświęcam im 10 minut mojego czasu i idę dalej, w sensie nie wiem, czy tam następny, albo idę robić listę zakupów. Chodzi mi o to, że już nie ma tego czasu, któremu człowiek poświęcał kiedyś temu, aby przeanalizować dany wiersz, żeby go zinterpretować. Czasami to tak jest, że no właśnie czytam, zastanawiam się, myślę, ale to nie jest takie głębokie jak kiedyś. Nie zastanawiam się nad środkami stylistycznymi albo nad czymś takim i brakuje mi tego, naprawdę mi tego brakuje. Jakby trochę jak w Ameryce, nie? Są takie jakieś tam kluby literackie. To ja bym chciała właśnie należeć do jakiegoś super klubu poetyckiego, żeby można było wspólnie dyskutować nad poezją. To jest takie piękne. Widzę te takie, wiesz, takie drgające światło, świec, rzucające cienie na ścianie. Taki... I nie wiem dlaczego, ale taka stereotypowa wizja, jaką mam w głowie, to są ludzie w golfach. To jest coś, co się kojarzy z ludźmi lubiącymi bądź piszącymi też poezję, to jest noszenie golfów. I może co dlatego, na to Steve Jobs? Nie wiem, ale może dlatego, że ja nienawidzę nosić golfów, to dlatego tak po mnie po drodze z poezją. Może. Ja lubię nosić golfy. Wszystko się zgadza, jestem taka genialna, prawda, wymyśliłam nowe prawo. Dokładnie, więc jeżeli lubicie nosić golfy, napiszcie w komentarzu o tym koniecznie. No i koniecznie napiszcie też, czy wiąże się to z tym, że lubicie poezję. Ja robię poważne badania naukowe. Bardzo, bardzo poważne. Wspomniałyśmy już trochę o lubimy czytać, no i teraz powinniśmy się moim zdaniem podzielić takim top 10 po prostu naszych ulubionych książek, jakie polecamy, bo moim zdaniem jest bardzo trudno w ogóle wybrać ulubione książki, szczególnie, że czyta się ich dosyć sporo i każda jest trochę inna, no nazwijmy to sobie, w sensie nawet pod kątem gatunków, tak? Że gdybyśmy na przykład teraz wybrały pewnie po 5 kryminałów, to jesteśmy w stanie wybrać, albo nie wiem, 5 książek young adult, które ty czytasz bardzo, a potem je polecasz, więc ja też je czytam. Albo nie wiem, 5 poradników i tak dalej, więc no tutaj zrobiłam taką bardzo ogólną listę, ja staram się różnorodne książki wypisać. I powinniśmy powiedzieć o tym. Ja strasznie nienawidzę dyskusji o ulubionych rzeczach, bo zawsze to jest dla mnie taki ból. I sobie myślę, że jak powiem o tej, a nie powiem o tamtej, to tamtej będzie przykro. Ja wiem, to jest myślenie jak dziecko, ale... Więc to było pisanie w bólach. Ja tylko chciałabym nadmienić, że pomysłodawcą dzisiejszego odcinka jest Agata. Agata też była pomysłodawcą odcinka o grach. Też kwestia ulubionych gier mocno się tam pojawiła, także... Uczcimy sekundę ciszy to, co właśnie przed chwilą powiedziałaś. Pierwsza książka! Pierwsza książka. To może zacznij pierwszą książkę. Ja mogę zacząć. Dobrze, to ja polecam najbardziej na świecie książkę pod tytułem Gwiazd naszych wina. To jest książka, którą przeczytam po obejrzeniu filmu. Nie wiem, czy taka kolejność jest dobra, czy nie, bo oba te media są genialne. W sensie i film, i książka. Przeczytałam ją i obejrzałam film dzięki tej oto Agacie. Brawa dla tej pani. No i cóż, to jest książka, którą uważam, że powinno przeczytać wiele osób, więc jak tylko mogę, to kupię ją znajomym. Przepraszam z tego miejsca, że ktoś ze mnie dostał, a nie chciał. Nie, no naprawdę uważam, że historia jest piękna i bardzo wzruszająca, bardzo płakałam nad nią. Lubię książki, które wywołują we mnie duże emocje. Ja kiwam głową, bo ja się zgadzam, ja się utożsamiam.
To ja mogę tak bardzo płynnie przejść do swojego numeru 1, czyli ogólnie numeru 2 w zestawieniu. Super. Jak już Kinga wspomniała, ja bardzo lubię kategorię książek Young Adult, czyli o takich właśnie młodych dorosłych. I lubię z tego względu, że właśnie lubię na jakiś czas zacząć się zajmować problemami bohatera z książki, które są różne od moich problemów. Mm-hmm. Więc mam kilka propozycji właśnie z tego obszaru. I pierwsza, która mi przychodzi do głowy, bo to też była książka, która tak mnie troszkę poruszyła. Patrzę na ściągę, żeby nie pomylić tytułu. Angielska wersja to jest All the Bright Places, a jest polskie tłumaczenie Wszystkie jasne miejsca. Nie pamiętam autorki, wypiszemy wam wszystko w opisie, więc tym się nie stresujcie. I teraz też powstaje ekranizacja tej książki. I jak widziałam zapowiedź, to nie mam zamiaru tego oglądać, przepraszam, można powiedzieć publicznie i szczerze, ale naprawdę, no nie, nie będę udawała, że to nie istnieje, takie mam do tego podejście. Ale sama książka też jest bardzo, bardzo poruszająca i właśnie o to chodzi, że mnie ta historia ruszyła. Jak patrzę na ten film, to mam wrażenie, że tam nic z tego nie zostanie, z tych emocji. Mm-hmm. I mam bardzo mocne wyobrażenie swoich postaci, one zupełnie nie pokrywa się z tym filmowym, więc to dlatego. No i to jest książka z takiego gatunku, który bardzo lubię, znaczy takiego typu książek, który bardzo lubię, o tym jak dziewczyna spotyka chłopaka, albo chłopak spotyka dziewczynę. I później dzieją się różne dziwne rzeczy. Nie chcę wam spoilerować, ale weźcie sobie chusteczki, dobrą herbatkę. To jest książka tego typu. Jestem bardzo zaskoczona, że nie polecałaś mi tej książki. Nie powiedziałaś Kinga, musisz na maksa przeczytać. Ja się dowiaduję z podcastów takich rzeczy. Czekają, bo myślałam, że ją polecałam. Jestem zszokowana teraz, więc nie wiem co powiedzieć. Ale mogę opowiedzieć też o książce, o na książkach, bo chciałam powiedzieć o całej serii, którą wiem, że obie uwielbiamy i które odkryłyśmy jeszcze zanim się poznałyśmy. I tutaj mam na myśli serię Jerzyc Jada, Małgorzaty Musierowicz. To chyba nie są książki, które są zekranizowane, tak sobie teraz myślę. Ja przynajmniej nigdy nie spotkałam się z tym. I dobrze. I naprawdę dobrze. I to jest taka piękna, bardzo długa historia. Och, że to jest taka cudowna seria na bardzo długą zimę, bardzo długą jesień, kiedy można zakopać się w swój ulubiony kocyk, zrobić sobie ulubioną herbatkę, kakałko i po prostu wejść w ten świat rodziny Borejków i po prostu trochę tęsknić za PRL-em, też mi się wydaje. Bardzo, bardzo lubimy. I chcę powiedzieć, że byłyśmy też oczywiście w dzielnicy Poznania na Jeżycach, aby zobaczyć te miejsca, które są opisywane w książce. I znaleźć słynną kamienicę. Tak. Tak. To było super. I ona jest, naprawdę istnieje. Tak. Super. PS, to prawda. A czytałaś te książki, które jakby wychodzą? Teraz? Bo ta seria ciągle się rozwija. Nie. Nie, do któregoś momentu doczytałam, ale to jest mój plan na przyszłość, w sensie, to nie chciałam jakoś zadać bardziej, ale mam taki plan, żeby zacząć jeszcze raz od początku i wtedy przeczytać do teraz, o. To numer 4 w zestawieniu będzie znowu z kategorii Young Adult i znowu spojrzę na listę, bo mam ich kilka. I tutaj wychodzi mój straszliwy snobizm, bo chcę wam polecić dwie książki, tą i kolejną, co do których wydaje mi się, że nie ma ich polskich tłumaczeń, więc jeżeli nie jesteście w stanie ich przeczytać po angielsku, to możecie próbować w innych językach, bo naprawdę warto. Jedna z tych książek jest Extraordinary Means, autorka się nazywa bodajże Robin Schneider. I piszę kolejną książkę i właśnie co mogę wam powiedzieć w skrócie o tej książce. To jest książka o grupie dzieciaków, które mieszkają, właściwie profesjonalnym określeniem są zamknięte, w takim ośrodku, w szpitalu w zasadzie, ze względu na jakby ich na gdzieś tam poważną i taką długotrwałą chorobę, która okazuje się, że jest uleczalna, to jest trochę, w sensie to jest fikcyjna choroba bazowana na jakby jakichś tam prawdziwych istniejących, ale to też jakby wszystkiego się dowiecie już z książki. No i to są dwie rzeczy, które lubię, czyli właśnie pewna taka grupa nastolatków w okresie szkolnym. No i mimo tego, że nie chciałabym sama chodzić do szkoły z internatem, no to te
ten szpital jest pewną taką namiastką takiej szkoły z internatem, no bo w zasadzie oni tam właśnie mają szkołę, bo no mają po prostu wszystko, no to jest bardziej właśnie taki ośrodek zdrowotny, więc no i właśnie dzieją się różne przeróżne rzeczy w tej grupie przyjaciół. No i znowu trochę chusteczek się przyda, tak powiem. I co mogę jeszcze powiedzieć? No, że ja bardzo chciałam, żeby było inne zakończenie. O, to tyle mogę powiedzieć. Będę bardzo tajemnicza w swoich poleceniach, ale mam nadzieję, że zachęci Was to, a nie zniechęci do zajrzenia tych książek. To bardzo się cieszę, że też powiedziałaś o tym, że polecasz jakby dwie książki tej samej autorki, więc ja zrobię właśnie teraz też podobnie, ponieważ ja chciałabym polecić książki Doroty Terakowskiej i tutaj dwie, które przychodzą mi na myśl jako pierwsze, które najbardziej wbiły się w pamięć, to jest książka pod tytułem Ono i książka pod tytułem Poczwarka. To są książki, które przeczytałam w dość młodym wieku, wydaje mi się, że gimnazjalnym, i one bardzo duże piętno na mnie odcisnęły pod kątem tego, co myślę na temat ciąży, wychowywania dzieci i są po prostu piękne, niesamowite też. Niesamowity sposób napisane moim zdaniem. No, to tyle, bo ja nie chciałam to jakoś bardzo, bardzo opisywać. To było tylko po prostu, jak sobie zobaczycie w naszym opisie odcinka i będą tam odniesienia, to warto sobie przeczytać opis, tak. Ale bardzo, bardzo otwiera oczy te książki, bardzo otwierają. Zgadzam się. Tak, i też w pełnym wieku i 100% zgody co do Twojej opinii, więc no. Więc ja polecę kolejną książkę. Polecam Wam książkę o tytule Please Ignore Vera Dietz. Chyba tak się czyta to nazwisko. I to jest książka, o której Ci z kolei opowiadam. I na pewno skojarzysz, jak powiem Ci, że to jest książka, w którym w pewnym momencie narratorem staje się... Tak. To jest książka właśnie, w którym jakby główną narratorką jest główna bohaterka, czyli Vera właśnie. Ale czasami narratorami stają się na przykład jej zmarły przyjaciel, albo jej ojciec, albo nieożywiony obiekt też jest tam narratorem. No i właśnie, już trochę Wam zdradziłam fabuły, czyli powiedziałam o zmarłym przyjacielu, ale o tym, że on zmarł, dowiadujemy się z pierwszych stron, więc nie jest to spoiler. No i właśnie o tym, jak wygląda życie po stracie kogoś bliskiego w młodym wieku i radzeniem sobie z różnymi takimi rzeczami. No i też chyba nie będę mówić więcej, polecam bardzo serdecznie. Na mojej liście ta książka wisiała kilka lat, aż w końcu udało mi się, więc... No, to jest przyjemność, jak można sobie później odhaczyć. Super, bardzo fajnie. Ja kolejną książkę... W ogóle mam wrażenie, że wszystkie z tych książek, które polecam, są trochę smutne. Teraz to do mnie dotarło. No ale to jest taki śmiech przez łzy trochę, mam wrażenie, w każdej z tych książek. No i cóż, następną książką to chciałabym polecić książkę Wojciecha Kuczoka pod tytułem Senność. Z opisu, chyba na Lubimy Czytać, dowiedziałam się, że to jest książka o trzech mężczyznach. Trochę nie tak to zapamiętałam, ale to nic. To jest też książka, która została zfilmowana i też uważam, że w bardzo dobry sposób. I też uważam, że bardzo otwiera oczy i jest taka lekko creepy. No, to tyle, co chciałam powiedzieć o Senności. Bardzo to jest bardzo ciekawe polecenie. Nie czytałam, ale zaintrygowałaś mnie. Super, bardzo się cieszę. Ja teraz, ta pozycja i jeszcze kolejne będą książkowo łamane serialowe, bo są kręcone lub nakręcone seriale na podstawie tych książek. I książka, którą teraz chciałam polecić, to jest Opowieść Podręcznej. I chciałam polecić w związku z tym, że drugi sezon, no właściwie już prawie, że go mamy. Jeżeli widzieliście pierwszy sezon albo nie widzieliście wcale, to naprawdę bardzo serdecznie polecam Wam mimo wszystko zacząć od książki, a później oglądać serial, bo i tak mimo tego, że wiecie co będzie, to i tak się wciągniecie w serial. Też pewne rzeczy są zmienione, więc jakby nie będziecie wiedzieli, co nastąpi dalej. No a pewne rzeczy są pokazane z zupełnie innej perspektywy i to jest też książka, która straszliwie otwiera oczy. Jeżeli jesteście kobietą, to będzie to dla Was bardzo, bardzo takie słodko-gorzkie, bym powiedziała, bo pewne rzeczy może są oczywiście przerysowane, to no jakby skądś te przerysowania się wzięły. Jeżeli jesteście mężczyznami, może to otworzyć Wam oczy na pewne kwestie, których nie myślicie na co dzień.
tak sobie wyobrażam. Ale w każdym razie polecam serdecznie i książkę, i serial, ale nie wyjątkowo, ale z zachowaniem kolejności książka, a potem serial. Ja ze względu na mój zachwyt serialami chciałam dopytać, na jakiej platformie można oglądać właśnie Opowieść Podręcznej? W Polsce na Showmaxie jest dostępna, z tego co wiem. Okej. I nie wiem jak z innymi platformami, oglądam na Showmaxie. Okej, dobrze, mam także, super. No i co, moja piąta pozycja, którą polecam, tutaj trochę się waham, bo mam jeszcze dwie książki w głowie, ale idąc tym tropem smutnych książek, które otwierają oczy, to mocno chciałabym polecić książkę pod tytułem Samotność w sieci. Bardzo, bardzo. Szczególnie moim zdaniem ona z każdym rokiem będzie coraz bardziej aktualna, bo ludzie coraz bardziej przenikają do tej sieci i bardziej tam rozwijają swoje relacje niż w świecie takim rzeczywistym, niewirtualnym. I z tego powodu właśnie też mocno otwiera oczy. Chociaż no też wiadomo, że może trochę historia jest taka przerysowana, zastanawiam się nad tym. Nie jest przerysowana. Moim zdaniem jest tam prawda 100% możliwości, żeby to się stało. Ale też polecam inne książki Wiśniewskiego, ponieważ on jest, mam wrażenie, trochę znany, znaczy trochę, jest bardzo znany z tej książki i już ludzie nie sięgają po kolejne. A ja przeczytałam naprawdę kilka i każda z nich jest też rewelacyjna, także polecam w ogóle twórczość tego autora. To ja, już ostatni punkt, jeżeli dobrze liczę. Tak. Chciałam Wam polecić, znaczy na początku chciałam powiedzieć o oczywistej oczywistości i co jest tą oczywistością, za chwilę się dowiecie, ale doszłam do wniosku, że jednak nie może to być tak prosta. No muszę, w odcinku o książkach nie mogę nie powiedzieć o J.K. Rowling. Mhm. I no myślę, że trzeba śmiało powiedzieć, że bardzo dużo jej twórczość dała mi w życiu. Znaczy, za tobą są Harry Potter. No właśnie. Wiedziałam, że na pewno są. Są. No więc jest oczywistość. No jeżeli nie czytaliście jeszcze, to wiadomo. Ale chciałabym polecić bardzo serdecznie książki, które J.K. Rowling pisze pod pseudonimem Kryminały. Pisze jako Robert Galbraith, chyba tak to się czyta. No i co? No i to jest seria, więc no jakby ciężko jest mi polecić jedną książkę z serii, po prostu czyta się to chronologicznie. Ja bardzo polubiłam postać Kormorana Strike'a, detektywa, który jest bardzo takim typem niepokornym. No i też powstał serial BBC na podstawie książek. Widziałam, polecam. Jeżeli lubicie takie właśnie brytyjskie produkcje, to powinno wam się spodobać. No i cóż, no i to chyba tyle. I nie wiem, jeżeli mogę Wam dać dobrą radę, to zróbcie sobie coś dobrego do jedzenia, do czytania z tych książek. Bo J.K. Rowling ma jakąś taką zdolność opisywać, ona tak wspomina między jednym zdaniem a drugim, no że bohaterowie na przykład pili kawę i ja mam po prostu w tej sekundzie ochotę na kawę. Ona ma jakieś takie opisy tego, że nie wiem, że ta kawa jest taka czarna i ciepła i pyszna i w ogóle i ja po prostu... No, a jak chodzą na obiady do pubów i te obiady są takie pyszne, to naprawdę zgłodniejecie, więc to jest moja porada. Super, fajnie. No to cóż, jakieś kilka słów na koniec. Ja po prostu z czystym sercem polecam czytanie. Co najmniej macie teraz 10 pozycji do przeczytania, także myślę, że dałyśmy Wam kilka inspiracji. Dokładnie, możemy zrobić sobie teraz taki mini klub czytelniczy. Albo poezji, tak. Jeżeli czytaliście którąś z książek z naszych poleceń, to podzielcie się w komentarzu swoimi opiniami. Może też lubicie te książki, a może wręcz przeciwnie. I będziemy ostro polemizować, broniąc po prostu swoich ulubieńców. No jeżeli Wy macie jakieś swoje polecenia, tak, to piszcie, bardzo, bardzo chętnie przeczytamy. Na poezję również. Tak, dokładnie. I ja też chciałam powiedzieć, bo jeszcze takim w ostatnim czasie moim dość ciekawym, dość często czytanym przeze mnie gatunkiem są poradniki. I chyba zaczęło się właśnie od książki Jak zostać damą, o której już opowiadałyśmy w poprzednim odcinku. Także jeżeli ktoś zna jakieś ciekawe poradniki, to też zachęcam do komentowania. Dajcie nam znać. No cóż, czytelniczo, żegnamy się tradycyjnie na 3-4. Dokładnie, 3-4. Cześć!